Oglądy i osądy. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Czy mamy jakieś protesty wyborcze związane z wyborami na Polszczyźnie? Dokładnie jeden. Przynajmniej o takim na razie wiemy, że, że wpłynął. Sąd Najwyższy, wiem, że rozsyła w tej chwili po okręgowych komisjach wyborczych te, które do niego wpłynęły. Ostatnie liczby mówiły o 235 sporo. sporo sporo tych protestów z całego kraju na dziś rano do okręgowej Komisji Wyborczej taki jeden. Został przesłany z prośbą o ustosunkowanie się. W zasadzie niewiele można o nim powiedzieć, ponieważ kwestionuje on sprawy, które są zgodne z prawem, więc bardziej bardziej jest to zarzut do przepisów prawnych, a nie do tego, że coś zostało złamane. A jak wiemy, procesy wyborcze mają dotyczyć nieprawidłowości, czy, czy, czy złamania tutaj zasad ustalania wyników głosowania, czy wyników wyborów, więc moim zdaniem a nie samego powinien. powinien pozostać zostać pozostawiony bez dalszego biegu, ale oczywiście o tym zdecyduje sąd. A kto złożył ten protest? Jeden z wyborców z terenu gminy Turawa. Generalnie chodziło o to, iż między wyborami do Parlamentu Europejskiego a wyborami parlamentarnymi zmienił swój adres zameldowania na pobyt stały. A zgodnie z przepisami taka zmiana Swojego tego stałego meldunku niesie za sobą przeniesienie praw wyborczych automatycznie bez żadnej zgody czy innej decyzji administracyjnej tutaj. A wyborca jakby z tym się nie zgadza, że nie poinformowano go, że wraz z tym meldunkiem będzie też w nowym miejscu musiał głosować. Ale mówię, no to jest już zarzut co do samych przepisów. Przepisy nie wymagają tutaj ani od tej byłej gminy, ani od. Nowej Rozumiem, gminy, tak. jakiegokolwiek powiadomienia. Taka sytuacja ma miejsce tylko, gdy ktoś na wniosek składa e, chęć wpisania do rejestru wyborców. Natomiast stały meldunek jest automatem, i, i tak, tak, tak w tej chwili jest to e, zapisane w przepisach. Wspomniał pan o 235 protestach wyborczych różnych. To chyba jest dużo, mam takie wrażenie. Oczywiście nie jest to rekordowo dużo, bo. Bywało więcej. Bywało, bywało więcej. Faktycznie w 2005 roku, kiedy był ten słynny błąd na karcie do głosowania w Okręgowej Komisji Wyborczej w Częstochowie, ale też jeśli chodzi o inne wybory, rok 1995, pamiętajmy, wybory prezydenckie między Aleksandrem Kwaśniewskim a Lechem Wałęsą, ta kwestia wykształcenia. Kwaśnieckiego, więc Oj, było, były, były, było naprawdę mnóstwo, mnóstwo protestów. Po wyborach samorządowych też zawsze oczywiście tych protestów jest więcej. Natomiast jak na, jak na wybory, powiedzmy sobie, Parlamentu. bardzo spokojne i takie, które z naszego punktu widzenia zostały przeprowadzone. No, wręcz można powiedzieć, e, wzorowo najszybciej w historii podane wyniki, e, to liczba mnie osobiście dziwi. Co się dzieje z takim protestem? On trafia. On trafia bezpośrednio do Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy tutaj decyduje, jak go rozstrzygnąć. Znaczy przede wszystkim, czy rozpatrywać go merytorycznie, rozkładać na czynniki pierwsze, czy też w pierwszej kolejności bada, czy został złożony przez właściwą osobę we właściwym terminie, czy dotyczy właśnie tych spraw materialnych, o których mówi kodeks wyborczy, czyli, czyli właśnie tego właściwego ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów. I zwraca się, bo taki takie, takie jest już w tej chwili precedens, zwraca się i do Państwowej Komisji Wyborczej, i do okręgowych, właściwych komisji wyborczych o stanowisko w sprawie tego protestu. Następnie zbiera te stanowiska i tak jak wczoraj już. Słyszeliśmy o pierwszym proteście Prawa i Sprawiedliwości z okręgu 75, który został pozostawiony bez dalszego biegu, już przez Sąd Najwyższy. Już przez Sąd Najwyższy wcześniej sześć pierwszych protestów wyborczych. Sąd Najwyższy pozostawił bez dalszego biegu stwierdzając, że zostały złożone przedwcześnie, czyli przed tym terminem, który ustawa wskazuje, na, w którym powinny zostać protesty składane. Więc teraz czekamy na kolejne rozstrzygnięcia, czyli te, te, tak jak można powiedzieć, bardziej medialne protesty, czyli Komitetu Prawa i Sprawiedliwości i Komitetu Koalicji Obywatelskiej. dotyczące Senatu. Dotyczące senatu jak też inne, chociażby. Związane z, ze zgłoszeniem kandydata po śmierci Kornela Morawieckiego, czy z tą kartą w Okręgu Legnickim. Więc poczekajmy tutaj, jak faktycznie Sąd Najwyższy podejdzie, czy, czy te kwestie zostaną stwierdzone, że, że doszło tam do do nieprawidłowości kodeksu wyborczego, a jeśli tak, to czy miały wpływ na wynik wyborów? No właśnie, co takiego musi się stać, żeby na podstawie protestu podjęto jakieś, jakieś działania, czyli ponownie przeliczono głosy albo, nie wiem, unieważniono wybory nawet? W tym wczorajszym proteście dotyczącym okręgu 75 Kadowickiego Sąd Najwyższy stwierdził, że nie wskazano jakichkolwiek faktów prawdopodobieństwa co do tego, że były jakiekolwiek nieprawidłowości w tym okręgu 75. Sam protest dotyczył tego, że w okręgu 75 więcej głosów było nieważnych niż różnica między kandydatami. Natomiast nie jest to jakby domniemanie nieprawidłowości głosów nieważnych, bo, bo oczywiście oddać głos nieważny to, każdy, może. każdy może. I, i, i jakby nie ma, nie ma nieprawidłowości w samym głosie nieważnym. Głosem nieważnym jest chociażby pusta karta do głosowania. Głosem nieważnym jest postawienie tych znaków co najmniej dwóch przecinających się linii w więcej, przy więcej niż jednym kandydacie dla różnych list kandydatów, a przy albo Senacie nie, albo nie przy różnych tam, kandydatach. Trzeba, bo były takie przypadki, że Albo stawianie. Nazwę partii, a nie, albo stawianie znaku X właśnie nie w tym y, miejscu na to przeznaczonym, jak, jak też nie w tym kwadraciku. sugerowane y, często, co, co mnie akurat osobiście y, mocno deprymuje, taka, y, takie sugerowanie, że, że Państwowa Komisja Wyborcza popełniła błąd, bo wstawiła y, chociażby logo komitetu y, w kratce z prawej strony. Y, dodam tylko, że. Y, to logo w kratce sobie sam komitet wstawił, więc to tak no dla, nie ma problem dla jakby usystematyzowania tej informacji. Panie dyrektorze, protestujący argumentują tak. Różnica głosów między kandydatami była na tyle mała, że trzeba liczyć ponownie. Co to znaczy na tyle mała? Jest tu jakaś definicja? Nie, to właśnie sprowadza się do tego, o czym powiedziałem przed chwilą, czyli że liczba głosów nieważnych była większa niż ta różnica między kandydatami. Czyli gdyby uznać, że te wszystkie głosy nieważne byłyby ważne, to wtedy mógłby być wynik w drugą stronę, czy, czy no, może nie w drugą stronę, ale, ale przychylić, na, przychylić na korzyść same, tak. tego drugiego kandydata na przykład. Pamiętam w naszym regionie takie sytuacje w wyborach samorządowych, że woda gminy wygrywał jednym albo trzema głosami, było tam podobne liczenie? Nie, Takiego, takich precedensów do tej pory nasze ustawodawstwo nie zna. Dlatego też jakby ten wczorajsze, to wczorajsze orzeczenie Sądu Najwyższego jakby podtrzymuje dotychczasową linię orzeczniczą i Sądu Najwyższego, i sądów powszechnych, to znaczy. Ponownie liczymy czy y, przeprowadzamy ponowne wybory wtedy, gdy faktycznie udow zostaną udowodnione nieprawidłowości. Jak pan redaktor doskonale pamięta, w, zarówno w ostatnich wyborach y, samorządowych, jak i w wyborach y, jeszcze wcześniejszych dochodziło do, do sytuacji, że y, były wydawane karty nie z tego okręgu. Y, y, I faktycznie tam, jak zosta zostało udowodnione, że mogło więcej wpływać. kart nie z tego okręgu zostało wydanych niż wynik między kandydatami. To również organy wyborcze przychylały się tutaj do przeprowadzenia ponownego głosowania, bo faktycznie mieliśmy do czynienia z nieprawidłowością i mieliśmy do czynienia z nieprawidłowością, która mogła mieć wpływ na wynik wyborów. Czyli ten, ten wynik tutaj był na tyle niski, że ta liczba nieprawidłowo wydanych kart mogła wpłynąć rzeczywiście na, na wybór i tam dochodziło do wyborów ponownych. No były też takie machlowiki, jak meldowanie przed wyborami dodatkowych osób. Do Masowicę, tak. I tam rzeczywiście tym się prokuratura w końcu zajęła. Tak, ich z tego co wiem, nadal się zajmuje. Przypominam, że naszym gościem jest dzisiaj Rafał Tchacz, dyrektor Opolskiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Druga część naszej rozmowy na naszej stronie radiopole.pl Panie dyrektorze, partie robią sobie teraz powyborcze rozliczenia, co jest rzeczą naturalną, ale szykują się już do wyborów prezydenckich. Co o nich wiemy? Znamy już jakieś terminy? Wiemy o nich tyle, że zostaną przeprowadzone w roku 2020, że powinny zostać przeprowadzone albo w ostatnim niedzielę kwietnia, albo w pierwsze trzy niedziele maja. Czyli ten przedział tutaj od końca kwietnia do prawie końca maja jest możliwy. I kto jeśli, wybiera taki jeśli termin? chodzi? Prezydent tutaj w porozumieniu oczywiście z marszałkiem sejmu. Natomiast... Jest jeszcze kwestia zarządzania tych wyborów, tak? Czyli one powinny zostać zarządzone co najmniej 60 dni przed tym upływem terminu. Więc z naszych tutaj wstępnych obliczeń w delegaturze w miesiącu lutym, najpóźniej na początku marca, powinny zostać zarządzone wybory prezydenckie. Raczej, ra, raczej ten miesiąc luty jest tutaj bardziej prawdopodobny, czyli tak naprawdę niewiele nam zostało. Do kolejnych wyborów. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby kandydować? Tam jest kwestia tych 100 tysięcy podpisów, więc one, one są jakby istotne do zebrania. Stąd no, eliminują takich przypadkowych kandydatów, którzy, którzy nie mają elektoratu, a, chcieli, a chcieliby startować. A kiedy, a te... I pamiętajmy, że w wyborach prezydenckich to są jedyne wybory, gdzie nie ma komitetów wyborczych, tylko mamy. Komitety wyborcze kandydatów na prezydenta. Czyli nie ma komitetów partyjnych, komitetów koalicyjnych, komitetów wyborczych wyborców, tylko są komitety wyborcze kandydatów na prezydenta. A wtedy, kiedy mieliśmy takich, no rzeczywiście hmm, powiedziałbym, ekscentrycznych kandydatów, jak producent wkładek do butów, on wtedy też musiał zebrać te tysięcy tak. podpisów? Tak, musiał wtedy. Czyli zabrać. dał radę, zebrał po prostu. Czyli w całym kraju, jakby. Oczywiście, że jest to możliwe, bo nawet patrząc na okręgi wyborcze, do Parlamentu Europejskiego tam było po 10 tysięcy na, na okręg, więc jakby w 10 okręgach trzeba to było zrobić. Więc na pewno przy, przy dużym zaparciu jest to możliwe, ale jest to pewien próg, powiedzmy, który, który no, nakazuje tutaj już dużą mobilizację. Ale on też pozwala się zgłosić komuś, kto jakby nie jest kandydatem partyjnym. Tak, oczywiście. Także mówię. Partie na pewno otworzą pewne zaplecza tych komitetów no łatwiej wyborczych głosy kandydatów na prezydenta. I jednak wybory prezydenckie tutaj e, jakby pozwalają startować każdemu. Czyli e, tak jak sobie życzył chociażby pan poseł Sanowski podczas ostatniej no tak. głodówki w Krajowym Bierze Wyborczym, że do Sejmu nie można samemu, to tutaj można powiedzieć na prezydenta można samemu. No, trzeba się napracować. Mm. I tu mamy dwie tury. To nie tak jak w wyborach do Senatu. Możemy, gdzie mieć, możemy mieć dwie tury, ale możemy mieć też jedną turę, no to, jeżeli, to jeżeli kandydat uzyska 50% plus jeden głos już w pierwszej turze. Wtedy tej drugiej tury nie mamy, ale oczywiście jest prawdopodobna. Druga tura przy większej liczbie kandydatów. Wtedy po 14 dniach takie, takie głosowanie odbyłoby się w tym, by to ponowne. Tutaj, tak w pierwszej chwili zastanawialiśmy się właśnie nad tymi możliwymi terminami. Ten pierwszy, pierwszy możliwy termin, czyli ten ostatni kwiecień. Wchodziłby w grę o tyle, że druga tura byłaby po długim weekendzie, nie w długi weekend, więc jest jakiś realny. Ten, myślę, ta niedziela długiego weekendu nie jest szczególnie nie jest fortunna lepszy, tak. na przeprowadzenie wyborów, więc jeśli nie ten koniec kwietnia, to później 10 maja bodajże jest kolejna, więc myślę, że ewentualnie w tamtym kierunku i dwa tygodnie później... Ponowne głosowanie. No, historia pokazuje, że ludzie lubią proste procedury, i pewnie dlatego frekwencja w wyborach prezydenckich jest zwykle najwyższa. Tak, to prawda. To jest prosty wybór. A teraz weźmy pod uwagę, że już mieliśmy wysoką frekwencję w wyborach parlamentarnych, więc frekwencję w wyborach prezydenckich możemy spodziewać się jeszcze wyższej. Może być rekordowa. Może być rekordowa. Może również na opolszczyźnie te bariery gdzieś pękną, chociaż już to 50% nam się udało osiągnąć w ostatnich wyborach parlamentarnych, co też już wcześniej, wcześniej rzadko było na naszym terenie osiągane. Ale czytałem tą ciekawą analizę socjologiczną. Dotyczącą chociażby tej gminy Zębowice, gdzie, gdzie ta frekwencja była najniższa, no to według jakby badających, badających ten temat. Frekwencja w gminie Zębowice również przekroczyła 50%, bo po prostu tych pozostałych osób tam nie ma. Więc od, od dawna tyle, nie, że nie znali. Nie, nie, nie mogli, nie mogli yy, głosować, bo ich tam nie ma. W związku z czym biorąc pod uwagę faktycznie mieszkających i, i funkcjonujących w gminie Zębowice, to tam frekwencja również przekroczyła 50%. Czyli nie było to, tak jest, to jest ta różnica między, między tymi gminami. Yy, a tam, gdzie te wyniki są najwyższe. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był dzisiaj Rafał Kacz, dyrektor Polskiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Dziękuję bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Poglądy i osądy.